I na zakończenie, bo pan mówi, że nie wycofa tego podpisu, może to się zmieni. Ja mam ze sobą kwestionariusz, przepraszam. Ponad 300 tysięcy ludzi to już podpisało. To jest wniosek o referendum. Ja nie wiem, czy ono się odbędzie, czy nie odbędzie, ale pewnie czeka nas też referendum emerytalne. Ja mam po prostu taki apel, że tutaj mówił Azrael o tym, że wycofanie podpisu to jest 180 dni na rzeczową dyskusję. My potrzebujemy tej dyskusji. Emocje są rzeczywiście rozgrzane. Tutaj użyto słowa złodziej. Wiadomo, że polskie prawo autorskie to jest kradzież, tutaj pan Hołdy słusznie mówi. Polskie prawo autorskie to jest 94 rok. To jest czas, w którym w Polsce tak de facto internet nie funkcjonował, tak? Więc jakby zastanówmy się nad nową koncepcją. To jest tak, że my chcemy szanować prawa autorskie, ale rzeczywistość się zmieniła. Ta rzeczywistość była przedinternetowa. I ja dziękuję za zaproszenie, bo ja na przykład nie mogłem brać udziału w tych wcześniejszych dyskusjach tej grupy, mimo że ja, Martin Lechowicz, jakoś tam aktywnie braliśmy udział przy kwestii rejestru stron. Chciałem też przede wszystkim podziękować tym ludziom, którzy walczyli w internecie, nie przeciwko komuś, ale za czymś. Za pana prawami, za moimi prawami, za prawami pana córki. I mam nadzieję, że doprowadzimy do takiej sytuacji, że będziemy się czuli zarówno pan, jak i my u siebie. I na końcu, bo mówimy o tych internautach mitycznych, musimy pamiętać, że największe wyzwanie, jakie przed nami czeka, to to, że w Polsce tylko 52% korzysta z internetu. Pan mówi o tych ludziach starszych. To jest wielkie zadanie, jak przyswoić tą wiedzę dla osób starszych. I żebyśmy też nie mieli takich dosyć kompromitujących wypowiedzi rządu, czy niektórych prawników, że na przykład nie można nikogo znaleźć w internecie, czy takiego pewnego niezrozumienia. Dziękuję, przepraszam, że tak długo.